To niezwykła kraina, wyspowa kraina, której od lat rządzi królowa parafina, a u jej boku król was groźny. Nie tak już jest groźny, bo straszny pantoflarz. Mój miłościwy panie, co się dzieje? Jakoś pożółkłeś i zmiękłeś. Nie domagasz, nieboże. Nie jestem chory, moja miła. Jestem przerażony. Krążą słuchy, że ktoś chce mi nic nie odebrać panowania nad światem. Tobie, władco jedyny? Mężu z tej parafiny? Ależ to niemożliwe. Doprawdy bez ciebie na ziemi zapadłaby ciemność, a ludzie obijaliby się o ściany i nadeptywali sobie na stopy. Oto kraina zupełnie inna. Ona spodobać wam się powinna. To kraj energii, kraina prądu. Nie czuć tu płonących świeczek stądu, bo oświetlenie jest elektryczne, energetyczne, dynamiczne, praktyczne. Jeszcze raz. No bo ja nie mówię tego pani, tam ale potrafisz to zrobić z jajem. No. Tak jak ja. Bo z tego tam było tego tam dam. Ale tak wiesz. No najpierw krzyczę, że szukam. Ale krzyczysz, o właśnie, krzyczysz. No dobra. Jedziesz. Żono! Żono, gdzie jesteś? O, tutaj jesteś! To wielki dzień, kochanie, nadchodzi nowa era prądu. Koniec z kopcącymi świecami. Świece wymiękają, elektryczność wymiata. A, nareszcie, ale jestem naładowana. Hejka, jestem tu dziś czy wczoraj? Tym razem dziś. Do 100 tysięcy voltów. Tylko zabawa ci w głowie. Mam dla ciebie ważne zadanie. Musisz ogłosić światu nadejście nowej ery. Ery elektryczności. Z bajkobusem pojechaliśmy do Wrocławia, Legnicy, Szczawna-Zdrój, Opola i Jeleniej Góry. Bardzo, bardzo ładnie, poprawnie mówi, ma świetną dykcję i jest bardzo spontaniczna i poradziła sobie z tym długim, długim tekstem rewelacyjnie. Brat Agaty Jacek to jest taki, taki mały łobuziak o dobrym sercu, bardzo wesoły, taki optymistyczno, pozytywnym nastawieniu do otoczenia i takim bardzo, bardzo charakterystycznym, chrapliwym głosie, który wszystkich rozbawia. I sprawia, że wszyscy się do niego uśmiechają. Piotrek jest takim małym luzakiem, absolutnie się wczuł w rolę i właściwie grają samym sobą, nie musi tworzyć jakiejś specjalnej aktorskiej kreacji. Sylwia na początku bardzo się przejmowała tym, że gra postać negatywną, ale w końcu się wczuła i dała sobie z tym radę. Sylwia jest bardzo emocjonalna. Ona chyba miała największy problem z opanowaniem tekstu, ale też włożyła w pracę najwięcej czasu. Jula jako jedyne dziecko nie miała absolutnie żadnych problemów z dykcją. Takiego głębokiego, pełnego głosu nie słyszałam dawno u żadnego dziecka, a jednocześnie takiej zupełnie nieskrępowanej ekspresji scenicznej. Ma naturalny talent. Karolina jest dosyć nieśmiała, ale jest taką bardzo ciepłą, serdeczną osobą. Bardzo gra emocjami, co jej chyba ułatwia pracę z rolą. Agnieszka jest osobą, która chyba najlepiej się bawiła podczas prób. Miała początkowe problemy z opanowaniem śmiechu. Tej pomogło poradzić sobie ze stresem, tak myślę. Ale w końcu się zdyscyplinowała, podjęła pracę nad rolą. To jest zdecydowanie osoba najbardziej wesoła, roześmiana, taka zwariowana nastolatka. Fizyka! Elektryka! Energetyka! Ampery! Wolty! Wolty i waty! W dzisiejszych czasach wszystkich dotyka. Skomplikowana problematyka! Prądu! Energii! Siły! I mocy! Jeśli nie chcemy żyć w wiecznej nocy, uczmy się, uczmy! Wszyscy fizyki! Najpierw teorii! Później praktyki! Aga, bardzo dobrze, głośno i wyraźnie. Jacek rola na pamięć, na blaszkę, jak zwykle. Piotrek, super, Agata. I właśnie to było ekstra. Pani? Właśnie nawet książek szukałem, chociaż kiedyś. Nawet książek szukałeś, widzisz że ta improwizacja ekstra. A ja twoja rola była rewelacyjna. Chciałbym być aktorem.
i grać chwilę. No, ja bym chciała zostać aktorką, bo lubię tę rzecz. Jest kupę śmiechu, zabawy przy tym. No. Ogólnie też bym chciała malować aktorów, szyć dla nich kostiumy. Zawsze marzyłam, żeby zostać aktorką, bo po prostu myślę, że mi to wychodzi. I... Chciałabym pisać sztuki teatralne. Jeżeli moje plany na przyszłość nie wyjdą, no to może aktorką bym chciała zostać, chociaż też nie wiadomo, czy będzie, bo no, do najzdolniejszych to ja nie należę. Lubię malować i mogłabym malować scenografię. Ja bym musiała na tym pomyśleć bardzo. A to bardzo dlatego, bardzo. Żeby zostać aktorem, to mi jeszcze brakuje. Są świetne, mają olbrzymi potencjał, są bardzo zdolne, są bardzo wesołe, są a co najważniejsze, chodzi się tym wszystkim bawić, a mnie o to chodzi. Niech żyje prąd! Prąd! A wiecie skąd? Skąd! Niech żyje prąd! Prąd! A wiecie skąd? Skąd! Wiecie skąd bierze się prąd? Ale to już zupełnie inna historia.